Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Brak w tej debacie ministra pracy i polityki społecznej, a także ministra finansów, niezwykle ważnej debacie, a tu oni powinni także być obok pana ministra edukacji narodowej. Dane UNICEF-u i Eurostatu na temat sytuacji materialnej polskich dzieci są zatrważające nad rozmiarami biedy polskich dzieci. Rząd PO-PSL jest zadowolony z sytuacji pomocy dzieciom. Nawet przedstawiciele i Platformy Obywatelskiej, i PSL-u w parlamencie także byli z tej informacji tutaj zadowoleni. Dodatek do zasiłku rodzinnego ze względu na naukę w szkole 100 zł. Przypomnę, jest bardzo niski. Otrzymuje tutaj, powiedziano, 2 miliony dzieci. Mam pytanie, o ile jest to mniej dzieci od 2004 roku, kiedy świadczenia rodzinne przeszły do gmin i które wykonują to ośrodki pomocy społecznej. W ilu gminach w Polsce korzysta się z przyznania pomocy na dożywianie dzieci powyżej 150% kryterium dochodowego? Podejrzewam, że pan minister nie ma tutaj tej informacji. Jeżeli, to bym prosił o informację na piśmie. Także chciałem poinformować, że szkoda, że w ogóle nie było tej debaty na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, komisji, która ze swej natury rozpatruje ustawy związane z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi i pomocą materialną dla uczniów. Mam nadzieję, że w przyszłości zostanie zmieniony ten fakt. Tutaj już mówiono, że kryteria doświadczeń rodzinnych nie były zmienione od 8 lat, a do pomocy społecznej od 6 lat. I tak naprawdę zamierza się podnieść w sposób bardzo niski doświadczeń rodzinnych tylko o 35 zł. No to jest żenująca suma, jaką zamierza się podnieść. To tak naprawdę nic to nie zmieni sytuacji polskich dzieci. I mam pytanie krótkie. Czy rząd się przyzna, że jest wielka bieda wśród polskich dzieci i niewiele rząd PO-PSL w tej sprawie robi? Dziękuję bardzo.